Hej wszystkim, witam Was bardzo serdecznie w Flickru, czyli takim przeglądzie najnowszego numeru CD Action. Jest to numer 13/2013, ogólnie 224, który wyszedł dzisiaj, czyli 19 listopada. No i cóż, jest tutaj właśnie taki piękny, zafoliowany, szeleszczący i pewnie pachnący świeżym drukiem. Chociaż z tym zapachem druku to różnie bywa, ale pomijmy ten wątek. Także ja już go rozfoliuję, żeby nam tutaj tak strasznie nie szeleścił. I zaraz przejdziemy do przeglądania jego zawartości. Aha, jeszcze na początku chciałam powiedzieć jedną rzecz, a mianowicie chciałam przesłać specjalne pozdrowienia właśnie dla całej redakcji CD Action, gdyż ostatnio dostałam komentarz, że oglądają całą redakcją właśnie te moje przeglądy. Jest mi z tego powodu naprawdę niezmiernie miło i chciałam Was wszystkich razem i każdego z osobna bardzo serdecznie pozdrowić. Tak, no to tyle z pozdrowień. Zaczynamy jak zwykle tradycyjnie od płyty. Co my tutaj mamy? Mamy Anno 1404, I'm Alive, The Raven, Dziedzictwo Mistrza Złodziei, epizod pierwszy. Tak, to jest przygodówka właśnie wydawana w epizodach i tutaj będzie, jak nazwa wskazuje, epizod pierwszy. Turning Point, Fall of Liberty oraz Ozzy Earth Adventure. Tak, oczywiście plus jakieś freewary, bonusy, e-booki, galerie, gameplaye na luzie i zwiastuny. Mamy dwie płyty DVD. Pokażę Wam może, jak wyglądają w środku. Tylko postaram się tak ułożyć, żeby nie było widać żadnych ewentualnych kodów, chociaż chyba tutaj nie ma kodów. Ale w środku płyta prezentuje się tak, znaczy płyty, jakoś bardzo biało. Zwykle chyba jest bardziej kolorowo. Proszę, mamy coś takiego. Wygląda bardzo ciekawie. No cóż, ja tutaj sobie to ładnie schowam z powrotem, żebym nie miała potem żadnych problemów ze znalezieniem, gdzie odłożyłam te płyty. I rozpoczynamy przegląd. Tym razem mamy literkę E. Nie jestem pewna, czy jest dobrze widoczna, ale literka E się znajduje. Jeszcze trzeba oczywiście zobaczyć, czy coś zostało tutaj ukryte na okładce, ale ze smutkiem stwierdzam, że chyba nie. Szkoda, ja strasznie lubię właśnie te wszelkiego rodzaju takie ukryte nadruki, które widać pod światło. Ostatnio właśnie też nie było, z tego co pamiętam, i teraz też niestety nie ma. Mam nadzieję, że w następnym numerze będzie jakiś. No i cóż, przeglądamy. Oczywiście wielka reklama Battlefielda. No i cóż. Mamy spis treści. Kod QR do CD Action na Facebooku. Narodziny nowej generacji. Sprzętowe porównania next genów. Czyli tu będzie, rozumiem, o najnowszych konsolach. Czy jest sens kupować konsolę już pierwszego dnia? Mamy za i przeciw. W sumie ciekawy artykuł, na pewno przeczytam. Chociaż mnie niestety i tak się nie zdarzy kupić konsoli pierwszego dnia. Chciałabym bardzo, ale raczej mnie to nie czeka. W co grać 29 listopada? Blacklight Retribution? Tak jak zwykle nie wszystkie tytuły mogę przeczytać poprawnie. Także będę się starać, ale proszę się mnie za bardzo nie czepiać. Mamy z nowej generacji, rozumiem, różne gry przedstawione, które będą dostępne na PlayStation czy też na Xboxa. Forza Motorsport 5. Zoo Tycoon. Dobra, to na pewno się prezentuje ciekawie i trzeba będzie wszystko przeczytać. Putty Squad. Mamy reklamę Lego. No widzę, że z tej nowej generacji to jest całkiem sporo stron Minecraft. Największego branżowego fenomenu ostatnich lat nie trzeba chyba przedstawiać, ale skąd? A może już nie tylko branżowego, skoro Minecraft niedawno zagościł w miasteczku South Park. Ciekawe. Drugi odcinek aktualnego sezonu znakomity, nawiasem mówiąc. Teraz dzieło Nocza szykuje się do podboju nowej generacji i nie wątpimy, że misja zakończy się powodzeniem. Tak, jeśli chodzi o Minecraft, to ja i tak chyba preferuję granie na PC, aczkolwiek fajnie, że jest też dostępny na
inne platformy. Nie wiem, jak do wszystkiego, po prostu gdzie można, to chciałabym używać pada, tak do Minecrafta już chyba nie. Ale nie wiem, musiałabym spróbować. I co my tu mamy? Gry w produkcji. The Division. Nowy Jork to główny bohater gry. Miasto, które żyje i kona w czasie rzeczywistym. Czyli zapowiada się ciekawie. Gra akcji. Astes to jest bijatyka strategiczna. Ciekawa stylizacja graficzna, taka czarno-biała. Strategia. To nie, raczej nie dla mnie. Broken Age. O, to wygląda bardzo ciekawie graficznie. Gra przygodowa. Tak, jest na pewno dużo recenzji wartych przeczytania. Ja robię taki przegląd, żebyście właśnie wiedzieli, co się znajduje w środku. Jakie są pełne wersje, żebyście... Znaczy pełne wersje to i tak wiadomo, jakie są, ale... Na przykład jaka jest publicystyka, żebyście mogli zdecydować, czy macie chrapkę na ten numer. Ja zawsze mam chrapkę na najnowszy numer CD Action, ale... wiem, że nie wszyscy tak mają. Tropico 5. Child of Light. To jest jakaś platformowa RPG. Ja bardzo lubię gry platformowe. RPG to mam dosyć małe doświadczenie, ale połączenie wydaje się być ciekawe. Co tu mamy dalej? Strife? Tylko online. No to ja w online w ogóle praktycznie nie grywam. The Moon Lightness. To jest też gra przygodowa. To jest dużo przygodówek w tym 13 numerze. Mamy gry niezależne. Jazz Punk. Alum Interference. On to wygląda ciekawie graficznie. Nie wiem, jakoś taka stylistyka do mnie przemawia. Sunless Sea, Candle, The Long Dark. Space Base of Nine, Dogs of War Online, End War Online, World of Tanks, Xbox 360 Edition. I mamy wielką grę numeru, oczywiście Battlefield 4. Ja przyznam się szczerze, że w żadnego Battlefielda nie miałam okazji grać. Zastanawiałam się, czy nie wybrać sobie wtedy, kiedy EA rekompensowało właśnie niedogodności serwerowe związane z SimCity, czyli że serwery SimCity tego nie wiem, czego właśnie nie działały, tym, że można było sobie wybrać jakąś grę. Zastanawiałam się właśnie, czy nie wziąć sobie Battlefielda, ale w końcu zdecydowałam się na Dead Space. No ale cóż, w sumie, nie wiem, mogłabym spróbować zagrać. Ocena dosyć wysoka, mamy 8+, dosyć obszerna recenzja. Ja na pewno chętnie przeczytam, mimo że jeszcze nie grałam w żadną część. Call of Duty Ghosts. Czyli mamy kolejnego FPS-a. Nie chciałam spróbować zagrać jakiegoś FPS-a, nie wiem. Tutaj trochę niżej, 7, ale też moim zdaniem wysoko. Football Manager 2014, w coś, co nigdy nie grałam i jakoś specjalnie mnie nie ciągnie, ale wiem, że takie gry też mają swoich fanów. Mamy 8+. I Assassin's Creed Black Flag. O, znaczek CD Action poleca. Tak, ja w Assassina też żadnego nie grałam, ale recenzja całkiem obszerna. I mamy ocenę aż 9. Poznanie fabuły zajmie przynajmniej 20 godzin, ale bawić się można bez końca. Tak, poczekajcie sekundkę. Okej, ja muszę robić moje cięcia, żeby potem udało mi się przegrać te wszystkie filmy na komputer, bo ostatnio mój aparat stwarza niestety problemy, ale mam nadzieję, że misja zakończy się sukcesem. Mamy Batman Arkham Origins. W Batmana też żadnego nie grałam. To jest gra akcji 6+. I no, może nie wybitnie, ale też powyżej 5 to są całkiem dobre oceny, mi się wydaje. Path of Exile? 9. To jest hack and slash. Wysoka ocena. Dużo gier z wysokimi ocenami. Widzę, że ostatni czas był bardzo dobry dla branży gier. XCOM, tak? Enemy Within? 8+, gra strategiczna. Tutaj mamy... Ojejku, to jest taka czcionka, że ja chyba tego nie przeczytam. W każdym razie 9.
Dragon... Roll? Roll? Nie wiem, przepraszam, ale ta ściąga jest strasznie nieczytelna. W każdym razie 9, akcja RPG, też dosyć wysoka ocena. Co my tutaj mamy? Pac-Man Championship Edition DX. O, Pac-Man. Pac-Man jest fajny, 8+. The Stanley Parable 7+. Gatunek artystyczny fiziumiziu. Ciekawy gatunek. Kurczę, muszę przeczytać. Artystyczny fiziumiziu. How to Survive 6+. Symulator utylizacji złomu z zombie w tle. Gra akcji. Tutaj mamy mały fragmencik. Sound Odger Plus 7+. Ciekawa stylizacja graficzna. Intrygująca. Deadfall Adventures na 5. Skydive Proximity Fight na 6. Demon Key 3 na 8. Girl Fight. Ciekawa nazwa. Na 3. Słabo, słabo. Bijatyka. Tutaj mamy przygodówkę The Wolf Among Us Faith. 7+. Rocksmith 2014 na 8. WWE 2K14 na 3. Symulator słabego teatru. Też bardzo słaba ocena. Jej, Pokémony! Tak, radość. To jest oczywiście na 3DS-a, którego niestety nie mam, ale kurczę, strasznie bym chciała zagrać Pokémony na 3DS-ie. Ocena wow, 9. Mega ewolucje. Pokémony nie wyglądały jeszcze tak ładnie. Walki wreszcie są naprawdę świetnie animowane. Tak, ja grałam w Pokémony na Game Boy Color, a niestety innego Game Boya ani DS-a nie posiadam, ani nie posiadałam, ale kurczę, strasznie mi się podobały i chciałabym strasznie zagrać na 3DS-ie. I też bardzo wysoka ocena, więc myślę, że warto. Chociaż oceny zwykle są subiektywne, także każdy musi sam zawsze ocenić. Escape Goat 7+. Żegnaj 7. generacja. Rozumiem, że to mamy podsumowanie publicystyczne 7. generacji konsol. Jak zmieniały się generacje? To jest na pewno bardzo ciekawa publicystyka. Ja uwielbiam takie podsumowania takich różnych zmian w świecie gier. To jest wow. Trzeba koniecznie przeczytać. Gry, które nie są grami. Boom na indie. Koniec Japonii. Tu mamy publicystykę, bo jedno życie to za mało. To jest o Second Life? 10 lat Second Life'a. Second Life'a. Wow. Przez 10 lat swoje drugie życie rozpoczęło ponad 36 milionów użytkowników. Tutaj mamy kolejną publicystykę. Łódź Game Summit. Łódź ma szansę stać się atrakcyjnym miejscem dla twórców gier. 5000 gier na C64. Back to 1986. Wow! Wyobraźmy sobie, że wsiadamy do takiego czasu, wybieramy datę rok 1986 i naciskamy czerwony guzik. Zium, witamy w PRL-u. Gdy w telewizji były dwa kanały, w radio rozbrzmiewały kombi i Kapitan Nemo, a pojęcie oryginalnej gry praktycznie nie istniało w świadomości polskiego gracza. No, wtedy było ciężko z oryginalnymi grami. Ups. Tutaj mój prowizoryczny statyw się przesunął, przepraszam. Ja bardzo lubię takie artykuły, to na pewno też musi być szalenie ciekawa publicystyka, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, kto wówczas piracił, każdy, bo innego źródła gier nie było. Dokładnie. Gry to... Znaczy, 86 to jeszcze nie są moje czasy. Ja urodziłam się 3 lata później, ale trochę późniejsze lata 90 to tak samo na Amigę w Polsce gry kupić to się nie bardzo dało. Na jakieś Commodore wcześniej tak samo. O, właśnie tutaj są kasety. Tak, kiedyś gry były na kasetach magnetofonowych. Być może nawet nie pamiętacie czasów, kiedy muzyka była na kasetach magnetofonowych, ale co dopiero gry. Ale kiedyś tak było. Publicystykę Mordercze gry. Stars. Gry wiecznie żywe. Van
Bura? Na luzie? Jesteś tym, co jesz. O. Tak, na luzie zawsze dobre. Obrazek numeru ciężko haruj, a twoje marzenia i tak się pewnie nie spełnią. Musiałam przeczytać boskotkę. Wybaczcie. Bądź kreatywny, pimpując swoją konsolę. Ja zawsze lubię takie przeróbki różnych rzeczy, takie customize oglądać. Świąteczne obiekty pożądania. Tak. Mamy chyba reklamę. Bardzo ładnie wkomponowaną w czasopismo. Gwiazdka 2013. Z jakimś gadżet. Tak, gadżet. Obroń się sam. Okej. Technologia info mamy. Nowe jogi. Monitor żyleta. O! Drewniane 5.1? Śmiesznie wyglądają, chociaż chyba nie chciałabym takich. Konfigurator na święta. Kupujemy peceta. Tak, to jest zawsze modny temat. W każdej porze roku istnieją ludzie, którzy potrzebują kupić peceta. Nie wiem, czy największy boom jest w święta. Chyba nie. Chociaż kto wie. Zależy dla kogo. Mamy smartfony, aparaty. Cicho, coraz ciszej. O, co coś dla mnie. Tak. Kocham ciszę. Wybuszona obudowa to podstawa. Muszę zainwestować w ciszę po prostu, bo mój komputer czasami dostaje takich wariacji, że muszę mu kupić nowe wentylatory, bo ciężko czasami wytrzymać. Action, detection. Tak jak zawsze. Co to jest? Ktoś wie. Ja nie wiem. Okej. I mamy to, co na DVD. Anno 1404. I'm Alive. The Raven, Dziedzictwo Mistrza Złodziei. Turning Point oraz Ozzy Earth Adventure. No i... szpile lobby szydersów, czyli niepoprawnie o branży gier. I to by było wszystko w tym numerze. Wow, mam nadzieję, że udało mi się jakoś go sprawnie przedstawić. Także tak prezentuje się zawartość najnowszego numeru CD Action. I tak prezentuje się płyta z pełnymi wersjami, właściwie dwie płyty. I cóż, ja mam nadzieję, że przyjemnie oglądało wam się ten flick-through. Że może właśnie wam w czymś pomógł, albo po prostu miło spędziliście tutaj ze mną czas. Ja zawsze uwielbiam przeglądać nowy numer CD Action. W sumie kiedyś miałam zwyczaj, że przeglądałam CD Action od tyłu do przodu. Wiem, nie wiem dlaczego, ale jakoś tak jak otwierałam, to zawsze zaczynałam od tyłu i tam od Action Red Action i tak potem się przemieszczałam coraz bardziej do przodu. No, ale z wami muszę oglądać po kolei, także... trochę bardziej chronologicznie. Cóż, ja już kończę, żeby nie przedłużać bez potrzeby. Mam nadzieję, że przyjemnie wam się oglądało. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!